Dzień dobry. Dzisiaj w tym miejscu, bo na dużej strugnicy jest pełno, mam dzisiaj dla Was temat, który wydaje mi się, że był poruszany 3-4 lata temu. Praktycznie polski internet został zalany filmami o poliamidzie jako wypełniaczu do drewna. I wtedy powiedziałem sobie, że nie, nie, dziękuję. Skoro wszyscy to robią, to nie będę po prostu powtarzał tego tematu. Ale od tamtego czasu już nikt o tym nie mówi, no więc stwierdziłem, że dobrze, teraz czas na mnie, tym bardziej, że w podłodze, w ogrodzie zimowym, jeśli pamiętacie, tam były właśnie wypełnienia z żywicy albo właśnie z poliamidu i stwierdziłem, że kiedy będziemy wykonywać jakieś jeszcze prace w ogrodzie, to również to możemy robić wtedy w tym stylu, powiedzmy, rustykalnym, z wypełnieniem z poliamidu. I teraz, jak Jarek podejdzie do tego tematu? Ano właśnie tak, słuchajcie. Nie skorzystam absolutnie z żadnego gotowego zestawu i mam nadzieję, że posłuchacie i wyciągniecie sami wnioski. Zobaczcie. Co jest potrzebne do pracy z poliamidem? Będzie oczywiście potrzebny sam klej poliamidowy. I tutaj ja się zgłosiłem do sklepu, który specjalizuje się w klejach. Kleje termotopliwe do pistoletów. Są oczywiście na przykład takie gotowce. Tak? Tutaj mamy Steinel, czyli producent również pistoletów. Do pistoletu zaraz wrócę. I różnica, słuchajcie, między takimi klejami, a klejami właśnie poliamidowymi, jest, to jest inny materiał, po prostu. Normalne kleje termotopliwe topią się w niższych temperaturach i jest po prostu inny skład. Jeśli chodzi o poliamid, właśnie tutaj nie jestem pewny, może mi podpowiecie. Tutaj są cztery kolory, tak? Czyli taki bursztynowy. Drugi kolor to jest ten. Takim, powiedzmy, jakby to powiedzieć, no. Taki jasno-żółty, ale nietransparentny. Dalej. Trzeci kolor to jest biały i czwarty to jest czarny. Oczywiście tych kolorów może być więcej, ale pytanie, słuchajcie, czy faktycznie Wam zależy jakoś bardzo na dopasowaniu tego koloru, ponieważ jeśli troszeczkę pracujecie z drewnem, oj, dalej, już tu chcę sprzątnąć, dobra, mamy te cztery kolory. I teraz, jeśli faktycznie pracujecie z drewnem, to wiecie doskonale, że tak jak tutaj mam tą dębinę, jeśli nawet dopasujecie jakiś wypełniacz, jakąś bejcę, przepraszam, jakiś kit i go tutaj umieścicie, to jest jeszcze gołe drewno. Za chwilę naniesiecie na niego lakier, olej, wosk, czy jakiekolwiek inne pokrycie, jakiś preparat i to drewno zmieni kolor. I teraz daję głowę, że wypełnienie takiego sęka w sposób jakiś idealny jest mega ciężkie. Oczywiście jest możliwe. Trzeba wykonać wiele prób, włącznie właśnie z tym preparatem końcowym i wtedy dopiero dobierzecie to jakoś idealnie. I teraz mamy tutaj te cztery, powiedzmy, podstawowe kolory. I według mnie, ja nie nastawiam się, że jestem w stanie ten sęk zrobić, wypełnić tak, żeby nigdy nic nie było widać. Więc jest właśnie wtedy opcja druga. Wypełniamy to tak, żeby było widać, że efekt końcowy widać, że jest to ingerencja ludzka, jest to zrobione celowo, więc ja tutaj sobie pójdę w ten kolor czarny, czyli to, co mamy zrobione na ogrodzie zimowym. I teraz przechodzimy do pistoletu. Pistolet. Tutaj mam pistolet, który używam jakiś czas już, to jest Steinel Glumatic 5000. I to nie jest jakiś, słuchajcie, super wymyślony pistolet, który będzie pasował tylko i wyłącznie do tego. To też widziałem w tych opisach, że
No nie podoba mi się to. Nie podoba mi się podejście takie, gdzie jest opisywany produkt w taki sposób, że tylko i wyłącznie ten pistolet, który jest w komplecie, nadaje się do użytku, bo jak nie, to wszystko zepsujecie, zepsujecie tworzywo, zepsujecie pistolet. No nieprawda. Wystarczy spojrzeć na temperaturę. Większość pistoletów, według mnie, które są teraz na rynku, już grzeje powyżej 200 stopni. Bo tutaj w poliamidzie jest chyba 200 albo 210 stopni. I sprawdziłem, to doskonale się nadaje. Kolejna rzecz to wymiary tych poliamidowych pałeczek. Muszę wziąć suwmiarkę. Sorry. Dobra, już jestem. Dlaczego mówię tutaj o wymiarach? Ponieważ to tutaj również jest nieścisłość. Jest to pokazane w niektórych firmach w taki sposób, że oczywiście wymiar jest inny, który nie będzie pasował do innych pistoletów. Dobra, tutaj mamy poliamid i tutaj jest wymiar 11, no około 11 mm. Myślę, że 11-10 na przykład. 11-10, one nie są idealnie, jakby idealnym kołem w przekroju. Zobaczmy sobie tutaj z oryginalnego opakowania Steinela, jaki tutaj będziemy mieli wymiar. Tutaj mamy 11,6 na przykład, 11,5, 11,6. Więc to wszystko nadaje się do tych pistoletów. Więc po prostu weryfikujcie te dane, sprawdźcie sobie to sami i zobaczycie, że taki oto pistolet, powiedzmy domowy, wam to ogarnie. Nie będzie potrzebne tutaj stosowanie tych specjalnych pistoletów, bo one są po prostu normalnymi pistoletami. Dobra, jedziemy tutaj. Ja tylko muszę wycisnąć klej, który był wcześniej. I teraz kolejną rzeczą, która będzie potrzebna, to tak zwane żelazko, coś co przyłożymy, co odbierze nam ciepło, jak najszybciej się da. Tutaj mam nasz sęk. Coś co odbierze nam ciepło z tego kleju i co Jarek użyje? Ja mam kawałek jakiejś blachy, kawałek jakiejś maszyny. To jest aluminiowe, więc mogę sobie to przyłożyć i ciepło się odbierze. Oczywiście miałem poszukać i zapomniałem, widzicie, jeszcze szybciej to ciepło byłoby odebrane, kiedy ten materiał byłby z czego zrobiony? Z miedzi. Miedź jeszcze lepiej. No jest najlepszym chyba takim przewodnikiem ciepła. Nie wiem, czy tutaj mam. Dobra, zrobimy sobie to z takiego kawałka aluminium. I jest jeszcze jedna rzecz do usuwania, tak? I tutaj znowu specjalne nożyki i tak dalej. Jarka, specjalny nożyk to jest co? To jest nóż od struga. Myślę, że w każdym warsztacie są strugi, więc tutaj jest w ogóle taki, no to jest tak zwany flash plane, czyli strug właśnie do takiej pracy. No, aha, właśnie, bo to się odczepia. To jest normalny nóż do struga, a tutaj jest kawał magnesu neodymowego i otworek, żeby się to nam nie przesuwało i możemy działać w taki sposób. Opcja druga. Tutaj mam duże dłuto typu slick i również spokojnie jestem w stanie tutaj sobie, o, tutaj był jakiś klej, również w ten sposób jestem w stanie pracować. A później jeszcze przejdziemy, słuchajcie, na strugarkę, ponieważ jestem ciekaw, jak to się zachowa przy struganiu. Mając taką deskę, taką powiedzmy rustykalną, gdzie będzie tych wypełnień dużo, nikt się nie będzie bawił z tym nożykiem i to ręcznie usuwał. Wrzucimy w strugarkę, zbierzemy i zobaczymy, jaki będzie efekt. To co? Zabieramy się w takim razie do pracy. A tutaj jeszcze ten klej wychodzi biały. Zaraz powinien być już ten ciemny. O, dalej. Dobra, możemy wypełniać. Oczywiście trochę więcej. Przyciśniemy.
i zobaczymy, co będzie. Tutaj mam jeszcze jakiś drugi sęk. Też zobaczymy. O, tutaj jest w miarę zdrowy. Więc jest ok. To jeszcze ten. Okej. Dobra. A ten możemy w takim razie już ścinać. Czyli tutaj sobie użyjemy tego struga, czyli noża do struga. Strony poszło. Oczywiście uważajcie na ręce. Zobaczymy w takim razie przykład drugi, ale się przyssało. Tak, bo tutaj wypełniłem również takie pęknięcia wokół sęku, więc to też może być fajnie widoczne, co się tutaj odkryje za chwileczkę. Dobra, nie będę kombinował. Wrzucamy, słuchajcie, w strugarkę. To są deski odpadowe z prac, które wykonywałem na ogrodzie zimowym. I tu widzę, że mam 20 mm i 18. Czyli zrobimy o minus 0,1 mm w tych dwóch wymiarach, bo to wystarczy. Dobra, jest zrobione i myślę, że strugarka to będzie najlepsza opcja, słuchajcie. Proszę bardzo, tak to wygląda prosto ze strugarki i myślę, że faktycznie nie ma sensu męczyć się tutaj ręcznie, bo ze strugarki jest to gotowe do obróbki. Możemy jeszcze spróbować, co też się stanie, kiedy to na przykład wyszlifujemy jeszcze troszeczkę. Sobie przesunę to. Teraz oczywiście pył tutaj zabił to, co jest pod spodem. Więc mamy ze szlifowaniem i prosto ze strugarki. I teraz jeszcze nanosimy wodę, która będzie nam symulować, nie wiem, olej, wosk, cokolwiek. Czyli tutaj jak wygląda dębina z tą wstawką
Szlifowana. Słabo, nie? Zobaczcie. Słabo, słabo. To zeszlifowanie tego poliamidu niestety spowodowało jego jakby tak zmatowienie. I to nie wygląda według mnie dobrze. Ale bez szlifowania, prosto z noża strugarskiego, wygląda bardzo dobrze. No i mamy już rozwiązanie tematu. Tak mi się wydaje. Co wy o tym sądzicie? Podzielcie się swoimi uwagami. Jeśli pracowaliście, pracujecie z klejami termotopliwymi w składzie których jest poliamid, to podzielcie się swoimi przemyśleniami na ten temat. Ja dziękuję za uwagę. Myślę, że to trafi do mojej półki z klejami, z wypełniaczami, bo faktycznie temat ciekawy i myślę, że będę stosował. Do zobaczenia. Cześć.